Oldschoolowa, ale obłędna. Rolada biszkoptowa wypełniona letnimi owocami. To smak lata, ale jeszcze sentymentu. Rolada biszkoptowa. Troszeczkę sentymencik wraca, bo to zawsze babcie piekły, ale zaufajcie mi, naprawdę to jest bardzo proste. No a jakie pyszne. Muszę zacząć od przygotowania porządnego biszkoptu, takiego jak robiły nasze babcie. Bez proszku do pieczenia, ale za to na bardzo dużej ilości jajek. Dlatego 6 jajek rozdzielam na białka, żółtka. Białka oczywiście lądują w dużej misce i to będę ubijał. 6 białek w misce, teraz muszę to porządnie ubić, w trakcie będę podsypywał 120 g cukru. Ja to robię ręcznie, wy oczywiście możecie użyć miksera, będzie zdecydowanie łatwiej. Aha, piekarnik możecie sobie już rozgrzać do 180 stopni w trybie góra-dół. Dobra, pięknie się ubijają te białka, dosypuję kolejną partię cukru, nie dodawajcie wszystkiego naraz, zdecydowanie lepiej jest po prostu dodać to w dwóch, trzech partiach. Już jest ekstra. Teraz dorzucam jeszcze żółtka i całość jeszcze przez chwilę ubija. Ekstra. Już wystarczy. I delikatnie, teraz też w kilku partiach, dosypuję 120 g mąki pszennej tortowej, czyli takiej 450 albo 500. I delikatnie to wszystko mieszam, tak żeby nie zbić tej puszystości jajek. O, się zmęczyłem trochę. Jednak ubijanie 6 jajek ręcznie wymaga troszeczkę zaangażowania. Tak jak powiedziałem, że jajka możecie ubijać przy pomocy miksera, tak tę czynność lepiej, żebyście zrobili ręcznie, wtedy będziecie bardziej delikatni. Mikser potrafi po prostu mocno to wszystko wymieszać i na pewno będzie łatwiej, ale stracimy tę piękną puszystość. Na koniec coś ekstra, czego z pewnością nasze babcie nie dawały. Posiekane pistacje. 70 g posiekanych pistacji dorzucam. Ja mam takie specjalne pistacje cukiernicze, ale spokojnie możecie dodać, nawet może będzie ciekawszy smak takich podprażonych, lekko solonych. To na pewno będzie mocno zaskakujące w tym cieście. No ekstra. Można przelewać. Przygotowałem sobie wcześniej blaszkę, którą wyłożyłem papierem do pieczenia. Ważne, żebyśmy, o widzicie, użyli tej bardziej świecącej strony. Wtedy o wiele łatwiej będzie można z niego zdjąć ciasto. Trzeba wylać ciasto na blaszkę i równo rozprowadzam całe ciasto po papierze. Ten biszkopt tylko delikatnie podrośnie. To nie ma być super puszysty i wysoki biszkopt. Użyjcie koniecznie dużej blaszki, jeżeli chcecie używać tych proporcji. Teraz to wszystko musi zlądować w piekarniku na 14 minut. Chodzi o to, żeby nie przepiec tego biszkoptu, ponieważ później będzie problem z rolowaniem. On ma być ładnie wyrośnięty, upieczony, ale ciągle elastyczny.
Zapomniałem ustawić czasu na piekarniku, ale spokojnie mogę sobie ustawić to na telefonie i nie chodzi mi o to, że ustawiam sobie po prostu budzik, tylko robię to w aplikacji, w której nie tylko mogę ustawić sobie czas pieczenia, ale też zmienić tryb pieczenia lub też zmienić temperaturę albo po prostu bardzo szybko przerwać pieczenie. Jest to super wygodne, na przykład jak musicie wyskoczyć na chwilę z domu, na przykład do sklepu, lub też siedzicie wygodnie na kanapie i zapomnieliście ustawić odpowiedniej temperatury albo po prostu czasu, tak jak ja. 14 minut, wyślij do piekarnika, teraz piekarnik sobie to po prostu zapisze i po 14 minutach po prostu się wyłączy. Pum, pięknie, super się wypiekł, złocisty, mięciutki, pachnie jajkami i pistacjami. Teraz trzeba szybko działać, póki jest w miarę ciepły i elastyczny. Także przykrywam go ściereczką i no, gorąca blacha, uwaga. I trzeba teraz zgrabnie go obrócić po prostu w taki sposób, tak żeby biszkop znalazł się na ściereczce i delikatnie muszę zdjąć ten papier. Nie jest duży problem, ponieważ tak jak mówiłem, trzeba tą dobrą stronę, dobrze nawoskowaną stronę wybrać. Spójrzcie, jak te pistacje, po prostu one są ciężkie, wszystkie opadły na dno, jak rewelacyjnie wygląda to. Jest puszek normalnie. Ideał. I teraz w tym momencie możecie zdecydować, czy chcecie cieńszą czy grubszą roladę i to w zależności, w którą stronę będziecie zwijać, rolować ten biszkopt. Ja zawsze wolę cieńszą, a dłuższą, dlatego zwijam wzdłuż dłuższego boku. I tutaj po to jest ta ściereczka, ponieważ raz, że łatwiej jest nam rolować dzięki temu, że mamy ściereczkę, ale dwa, biszkopt się nie poskleja, gdy będzie stygł. Także w ten sposób najlepiej, żebyście zwinęli, żeby ta ściereczka po prostu była między warstwami ciasta. Zostawcie sobie to do wystygnięcia 40-50 minut nawet, ale dzięki temu, że biszkopt będzie stygł sobie w takiej formie, zachowa piękny kształt rolady. Później tylko to lekko rozkręcimy, rozrolujemy i wysmarujemy kremem. No właśnie. Krem przygotowuję na bazie mascarpone, co jest chyba najłatwiejszą opcją z możliwych. Po prostu opakowanie mascarpone przerzucam do miski. Dodaję dosłownie łyżkę, może dwie mleka. Nie osładzam kremu. Biszkopt jest dosyć słodki, ponieważ tam szło 120 g cukru. To wystarczy. Poza tym owoce są słodkie, to myślę, że wystarczy w tym kremie słodyczy. Dodaję jeszcze coś ekstra, co z pewnością też jak pistacje nasze babcie by nie dodały. Jest to pulpa z marakui. Chcę właśnie, żeby trafiły tutaj te pestki, także łowię tą łyżką od serka. Dodaję 3 łyżki pulpy z marakui. Dorzucam jeszcze garść jagody kamczackiej, na którą jest sezon, ale jeżeli nie macie jagody kamczackiej, możecie użyć sobie po prostu jagód albo borówek amerykańskich. Oprócz jagody kamczackiej dorzucam jeszcze też taką solidną garść malin i wszystko już tylko mieszam, delikatnie to wszystko łączę. No tak, dobra, nie? Ja jagódkę zjem. No takie połączenie borówki i naszych jagód leśnych, uwielbiam. No i super, mam mega prosty krem, którym wypełnię biszkopt na bazie mascarpone, w którym bardzo dużo się dzieje. Są maliny, są jagoda kamczacka i marakuja, czyli naprawdę bomba smaków. Można już go spokojnie wykładać na biszkopt, który wystygł. Super. Spójrzcie, jakiego kształtu dostał i troszeczkę się pofałdował. Spójrzcie, bez problemu można go właśnie teraz rolować. I cały krem leci po prostu na biszkopt i równo rozsmarowuję go, zostawiając troszeczkę tutaj na końcu wolnego. O, idealne proporcje, za dużo tego kremu też nie może być, bo by wyleciał. Zwijamy to teraz pięknie, możecie sobie pomagać ściereczką, ale jak widzicie, nie ma takiej potrzeby. Najpyszniejsze letnie ciasto jest gotowe. Powiedzcie mi, czy jest smaczniejsze letnie ciasto niż właśnie taka rolada
wypełniona letnimi owocami i pysznym kremem na bazie mascarpone. O matko. Te pistacje tutaj robią robotę. Odrobina cukru pudru i już jest bacon. Biszkopt, świeże owoce, to koniecznie musicie zasubskrybować kanał, wtedy też nic Was nie ominie. A jeżeli Wam się podobało w ogóle, dajcie jakiś komentarz, papkę, tak żebym wiedział, że tam jesteście. O niebo.